Cześć, Ano, z tej strony Fergus Orker. Witam mnie na kanale w kolejnym, moi drodzy, materiale z gry Metro Last Light. Będziemy się przemieszczać razem z naszym nowym kolegą Cieniem, którego udało nam się w końcu uratować po lekkich problemach. Także jestem mega zadowolony. Ostatnio szliśmy po moście i z radia mówili nam, że... I kurde, zapomniałem. Jedna z grup taktycznych została całkowicie wyeliminowana. Naszym zadaniem jest dotrzeć do polis, także to będziemy robić dzisiaj. Zobaczymy, gdzie będziemy mogli sobie tutaj wejść, aby jeszcze znaleźć coś ciekawego. Aczkolwiek to jest to, czego mi tutaj brakuje. Mało jest takich rzeczy, gdzie można tak naprawdę znaleźć, poza amunicją, filtrami i maską, ale jako takich sekretów nie ma, chyba że ja czegoś nie wiem. My za tymczasem ruszamy i was serdecznie zapraszam do oglądania. Lecimy, latareczkę zapalam. Nasz ziomek ubrał się, twierdząc, że chciałby wyglądać tak jak my, i ubrał się w taki strój, także nie będziemy mu bronić. Dobra, tu mogę zgasić. To jak u flesza walnął. Zobaczymy, czy będzie na nas tutaj czyhać coś. Tu już widzę jakieś pomieszczenie. To, o czym mówiłem. Okej, apteczek mamy full. Więcej tu nic nie widzę. Otrzymy sobie tą wodę. Dobra, no to chodźmy. Nie będę przedłużać. I mimo tego, że tam teoretycznie... Tam kto-to jest. Odsuda trudno widzieć. To dobrze. Na razie nie chciałbym go znajdować. Dobra, tu nie wejdziemy. I mimo tego, że twórcy dali nam nieco więcej przestrzeni, to i tak wydaje mi się, że ciutkie jest jej za mało, bo moglibyśmy móc wchodzić na przykład na pociągi, te wagony, a dużo jest takich miejsc, które po prostu ograniczają nas do tego, że jest to zablokowane. No ale dobra. O kurde, wiedziałem. Jakiś kurde kłaczek, ale tutaj, jeżeli tu było przejście, to tu coś musi być do podniesienia. Nic. Serio? No to takie przejście było i nie możemy nic tutaj zebrać, nawet po nim? No dobra, wracamy się. Strasznie huczy. Ale dobra, nie przejmujemy się tym, idziemy przed siebie. Zobaczymy, czy już w tym odcinku uda się dojść do polis. Mam nadzieję, że nie przejmą nam już naszego ziomka. Dobra, zobaczmy na mapie, gdzie my mamy iść. Wygląda jakby... Tutaj. Boją się, że na nich napadną, no nie zły. Więc tutaj też było. Nie wiem, czy tą bramę będziemy mogli otworzyć. Oczywiście, że nie. Dobra, wchodzimy. Dużo nam nasz kolega nowy pomógł. Jak wiecie, ostatnio ten skrzydlaty na sam koniec odcinka ostatniego, ten skrzydlaty potwór prawie nas rozwalił, ale na szczęście cień przyjął wszystko na siebie i go załatwił. No dobra, tutaj nic nie mamy. Okej. Okay. Może tu? Bo jest zamknięte. Przydałby się wytrych. Dobra, wchodzimy. Kto taki? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Форісу. Рейнджер з Форісу. Ти на кінці зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. І в ogóle мам нюса. Торгувати з хлопцями. У нас перекурс ще хвилин на 10. Pohandlować? Oczywiście, jeżeli będzie możliwość taka pohandlowania, przede wszystkim zgaśmy to, bo razi po rol. Ja już wam mówię. Ostatnio wam wspominałem, że często na odcinkach takie było pling, pling, rozłączanie, włączanie. Ja znalazłem problem. Tylko nie wiem, czy go rozwiązałem. Ja mam ogólnie i mikrofon, i klawiaturę, i myszkę, i słuchawki, i coś jeszcze. I kamerę, wszystko jest z Razera i to wszystko działa pod Razer Synapse. I to nawet od brata się dowiedziałem, że on też tak miał. Że im więcej urządzeń z Razera, tym bardziej Synaps miał problemy. I problemem jest generalnie to, że podczas grania i tutaj robienia coś na komputerze wywala po prostu Synapsa i on się włącza na nowo i dlatego słyszę te podłączenia. A wiecie, po czym strzeliłem? Po podświetleniu z klawiatury. Normalnie on mi faluje tak kolorami, nie? Wiecie, ten RGB, tak wiesz, od lewej do prawej. I... Tak spoglądałem, patrzę, sztywno, był jeden kolor, mówię... Aplikacja mi kurwa wywaliło.
I teraz wiecie, jak robię? Robię tak, bo czasami podczas uruchamiania komputera wyskakuje mi po odpaleniu uruchom jako administrator i ten synap się odpala. Wyłączam ją, włączam jako administrator i zobaczymy. Ostatnio nie było już tych problemów, więc zobaczymy, czy to było tylko chwilowe, czy też nie. Także jeżeli ktoś ma rzeczy z Heizera, to może sobie sprawdzić to. Dobra, zobaczymy, jak my stoimy za amunicją. I do snajperki możemy sobie dokupić. Ostatnio nawet udało nam się postrzelać. Sklej tam rowa, dobra, tu ma, oho. Slyszy. O kurde, poplułem sobie pop filter. Dobra, my tu chyba raczej nic nie chcemy zmieniać. Zostawiamy pompkę, ewentualnie zobaczmy, czy mają jakieś nowsze bronie. Aha, to teraz. Dobra, nic tu nie ma interesującego. Okej, to są bronie, które już mamy. Dobra, więc spadamy stąd. Nie chcę już, jestem gotowy na dalszą podróż. I w ogóle dziwna, nie wiem, czy ktoś tutaj będzie taki, kto grał, ale zbliżam się, zostało mi jeszcze z metra 2034. Zostało mi tam bodajże jakieś 30 stron, także myślę, że dzisiaj sobie już dokończę i zacznę czytać metro 2035, zanim zaczniemy grać Exodusa. Ale pojawił się Artem już pod koniec i faktycznie sama książka ponoć nie jest kompatybilna, powiedzmy, z tą częścią gry. Tak przynajmniej wyczytałem, ale pojawiają się tam wątki z tą chorobą i tym wirusem, który mieliśmy możliwość zobaczyć dwa odcinki do tyłu. Dobra, więc może nie jest do końca. Chuja widać z tym. Tak, точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нет. Dobra, czy oni mi tutaj przyjdą? Także ja też nie jestem jakimś takim... Z opowiadań w szkole zawsze miałem ciężko. Dawaj tu głowę. O kurde, ten miał hełm. Ale jeżeli dobrze to wydedukowałem, to tak właśnie jest, jak przed chwilą powiedziałem. Gdzieś też snajper jest. Pal się, szmaciel. Dobra, rozwaliliśmy jego. Obstawiam, że musimy zejść tutaj na dół. Podpaliłem sobie trochę schody. Czuję, że tu może być szansa. Dobra, muszę odpalić jednak latarkę, bo... Dobra, jest safe, więc jeżeli jest safe... Kurde, mocna muzyka jest. W ogóle gdzieś tam obczaiłem, że Bethesda, ta, która robiła Duma i tak dalej, ma wyjść nowa gra, tylko zapomniałem, jak ona się nazywa. Będę nią zainteresowany na pewno ograć. W ogóle zastanawiałem się właśnie nad kierunkiem swojego kanału. W sensie, ja lubię mocno grać właśnie w strzelaninki niż jakieś takie skradania i w ogóle. Dlatego mocno zastanawiam się nad Red Dead Redemption 2, który mam w bibliotece i miałem go ogrywać, ale jak tak sobie zobaczyłem trochę gameplaya, jak to wygląda, to jest strasznie powolne. Ja nie wiem, czy ja dam radę długo grać w nią, bo chodzi o to, że nie wiem, czy to nie będzie dla mnie za wolne. Ja nie lubię zamulać. Dobra, gdzie może być ten... Tam jest gościu! No dobra. Także to się jeszcze okaże, tak czy siak, na pewno wcześniej, przed tym będzie Metro Exodus, tak czy siak, więc na razie mamy. No i zobaczymy, czy Stalker wyjdzie, no to poradę dopiero w grudniu. No ale okej, dobra. Chyba się kręcę w kółko. Gdzie może być ten klucz? Nie lubię takich ciemności, w dupę jeża. Tu może być? Myślicie, że mógłbym znaleźć tutaj w tych podziemiach? Dobra, możemy iść tu i możemy iść tu. Tutaj już nie przejdziemy. Więc raczej nie ma co tutaj szukać.
Dobra, tutaj klucza nie znajdziemy. Nie wiem, czy teraz będę mógł tu wyjść. Aha. Bez sensu, czyli musimy się wrócić jednak. No dobra, tu nie znaleźliśmy klucza. Jeszcze chwilę się tylko rozejrzę i spadamy dalej. No bo bez sensu tak chodzić i szukać tylko i wyłącznie. Teraz pytanie, czy znajdę safe? Dobra. O, ammo. Miło. Trzy co prawda tylko, ale lepsze trzy niż nic. Dobra, gdzie był ten safe? On był... On był chyba tutaj, co? Tutaj? Cholera, i teraz go nie znajdę, co? Fa. Safe. Momencik. Skupmy się na spokojnie. Kurde, gdzie był teraz ten safe? Moment. No i żech zapomniał. Tu? Nie, tu ewidentnie nie. Moment, przemyślmy to. Może tutaj. Kurde, tu byłem przed chwilą. Dobra, czyli jeżeli nie tu. O, tu. Dobra, mamy save. Na szczęście udało się to ogarnąć. Dostaliśmy filtry i 8. Hajsiwa. Miło, miło. Nie wiem, czy tu jeszcze gdzieś ktoś padł. Dobra, popodnośmy w całą amunicję, którą możemy. Żeby potem nie płakać. Dobra, czy my mamy wejść w tu? Do... Aha, dobra, tam musimy iść. Sprawdzam jeszcze, czy coś tutaj możemy znaleźć. Oczywiście nie. Dobra, tam nikogo nie ma. Tu nic nie włączymy. W ogóle nasz ziomek gdzieś zaginął. Gdzie on w ogóle jest? Kurde, myślałem, że zdążę. Łyczuś kawusi. Au, lekker. Lekker, 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 guys. Ja widział takie u ciebie. Полезные? Теперь понимаю для чего. Принесу еще. Zajebiście, będziemy mieli filtr. Odblokowaliśmy filtro. Dałeś mi? Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Gościu mi otworzył drzwi, no jesteś zajebisty. Kulagin, ty z Minkinem. Dobra. A jak on przeszedł? Jest, towarzysz, lejtenant! Dobra, będziemy czytać, uwaga. Nie wiem, co powiem młynarzowi, który wydał mi rozkaz zabicia go. Nie wiem, co pomyśli sobie cień, kiedy przedstawię mu młynarza. No w ogóle młynarz nam kazał go właśnie unicestwić. Co on w ogóle sobie o nas pomyśli po tym, co przeszedł? W ciągu ostatnich kilku dni chcieli go zabić jako mutanta, a śmierci uniknął tylko w wyniku ludzkiej chciwości. Później chcieli go zmienić w psa strażniczego, pilnującego więźniu i zmuszającego rekrutu do ataku na linię magnetów wroga. Uniknął strasznego losu, by trafić do cyrku dziwadeł. A później został wysłany jako przedmiot ze stacji, na której jedni ludzie dokonywali straszliwego eksperymentu na innych. Boże, a jeśli on naprawdę jest aniołem? No, tego się dowiemy na pewno z pewnością w przyszłości. Dobra, widzę, jest kilku ziomków. O kurwa, nie trafiłem. Gin! Tamten zginął, padł, dobra. Kurwa, nie to. Palący. Jaram cię, szmata. Patrony. Теперь тебе крышка, гад. В плен не брать. Наших бьет. Panu podziękujemy. Dobra, ten się tutaj dopalił. Okej. Odpalam latareczkę. Wiecie co, doładujmy sobie szybko. Aha, widzę, jest full. Kurde, są momenty, że są za jasne, są momenty, że są za ciemne. Filtry zbieram oczywiście. Maskę chyba mam dobrą. O.
Serio miałem nieprzeładowane, ale to... Dobra, od razu przeładuję. Poszukajmy tutaj rzeczy. Przeszukajmy tych panów. Słyszycie to taki ten odgłos krótkofalówki? Lodówkę. Nic. To chyba u góry jest, bo słyszałem tak. Posłyszałem na górze. O, dzień dobry. Nie chcę tej broni. Dobra, chyba możemy iść dalej. Kurde, to my jednak schodzimy na dół? No tak, tu jest zamknięte ewidentnie. Jaka świetna butelka. Dobra. Dobra, tam jest młody. Ale proszę, ja tutaj znalazłem tajne przejście. I nóż. I ammo. To idę tędy. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. No. Oni są żądni krwi, ale my im nie damy. Ja nie pozwolę ciebie... Nie pozwolę ciebie zranić, ani skrzywdzić. Wystarczy, że wyrządziliśmy już mega dużo krzywdy, zabijając wszystkich czarnych, wiecie kiedy. Jak nie wiecie, to zobaczycie sobie poprzednią część. No i proszę, filterek. O, mi jest stare ciekawe, czy to on znajduje i je rzuca mi po drodze. 27 minut. Co? U. Kto tam? Kto jest? Nikt. Czyli poczudziłeś? Wiecie, dlaczego ja nie zabiłem wtedy tamtego gościa? Nie dorzucę chyba tak daleko, co? Kurde, ten tutaj idzie. Dobrze, ci wrogowie nie są tacy tempi, znaczy... Wiecie co? Ja zrobię tak! Eins. Zwei. Dwa. Kurde, dobra, tutaj jest zablokowane. Tamten zjechał. Strasznie mu ślepają latarkami. Oddawaj mi to. Ej, dobra, ginę. Dobra, przebiegniemy dookoła z drugiej strony. Może weźmy pompkę. O ty kurde. Cześć. Let's go. Dobra, ginę. Tam jest dalej jeszcze ten jeden? Jest. Był. Dobra, chyba wyczyściliśmy tutaj sytuację. Maski nie podnoszę, bo widzę, że tutaj mocno je rozwaliłem, ale możemy się tutaj... A jest opcja zapalenia tu gdzieś światła? W sensie takiego normalnego. Chciałbym podnieść tą krótką falówkę, żeby może dowiedzieć się jakiejś informacji, ale na pewno niestety. Na pewno twórcy nie dadzą nam takiej możliwości, dobra. Nie wiem, gdzie oni są, chyba do góry, dobra, ale tutaj może coś być. Cholercia, jest safe. No to co, czyli trzeba poszukać. Niaj, czyli i ogonem się za mną, to już... O, dobra. Dobra, bo ja muszę teraz iść tam, na to wygląda. Czyli zróbmy szybką przebieżkę tutaj. Zobaczyć, czy będziemy w stanie odnaleźć
ten safe. Aha, tutaj jest radio, dobra. Taką szybką przebieżkę, tak wtedy, że... Albo... Będzie. Albo nie będzie. Czyżbyśmy byli znowu takim szczęśliwcem i mogli odnaleźć klucz też tutaj? Czy to już nie będzie aż tak super raśnie? Dobra, tutaj widzę. O, pociski do sznajpery. Dobra, tutaj nie było niestety. Więc pozostaje nam jeszcze tylko przejść w tą stronę na spokojnie. Dobra, wyszliśmy stamtąd, więc... Więc... Dobra, tu jest zamknięte. Kurde, strasznie sapiesz artem. No zmienię. Dobra, chyba tutaj nie ma tego klucza, co? Ja przynajmniej nigdzie go nie widzę. Dobra. Koniec szukania. Idziemy dalej przed siebie. Trudno. Kurde, kusi mnie. No ale wiecie, tam będzie tylko amunicja, nic takiego nie znajdziemy więcej. Więc... jeżeli nie mieliśmy szansy teraz, to olewam to. Chyba, że znajdziemy go tutaj, ale wątpię, żebyśmy musieli się cofać później. No, coś czuję, że tutaj... Widzicie to? Ja widzę stąd klucz. Widzę go. Ja wiem, gdzie on jest. Ej, ale akcja. On był gdzieś tam. Patrzcie to. Ej, serio, że go stamtąd zobaczyłem, a tu przechodziłem? Nice. Aż mnie normalnie ciarki przeszły. Gdzie jest ten safe? Give me the, kurde. Co to się stało? Aż Siri aż się odpaliła. Ja nic od ciebie, kobiety, nie chcę. Cicho. Dobra, idziemy dalej. Jak my wyglądamy czasowo? Będziemy niczym wiatr. Zdjęć tu, Żeni. Czarno-krasny. Боятся тебя. I все равно хотят убить. Все равно. Dobra, to schodzimy dołem. Nie no, my mamy snajperkę, więc... Aczkolwiek nasza snajperka chyba nie jest z tłumikiem, co? Bo tu nie ma przejścia dalej. Nie. Dobra, to co? On mnie widzi? Nie. Nie powinien przynajmniej. Ale mega się chodzi ciężko po takich ciemnościach. Ale dobra, wyrwał szmaciarza na głowę. Dobra. Tam widziałem snajpera u góry. Nie, to chyba nawet nie snajper. Oby! Ej, dobra, apteczka. Clear. A tam a masz jeszcze jednego. Dobra, chyba muszę wziąć nową apteczkę, ewidentnie. Dobra, dobijamy. I dobra, chyba zostali załatwieni. Zneutralizowany cel. Dobra, muszę odpalić serio latarkę, bo jest... Oczy mi zaraz wysiądą. I zamiast pojechać w maju do kliniki... To po nowe oczy... To będę grał w gry dla niewidomych.
Dobra, co my tu możemy znaleźć? Zmienią. Zobaczmy, gdzie nam pokazuje mapa. Mapa ewidentnie pokazuje tam, ale czy my będziemy w stanie... O, i widzicie, właśnie takich motywów nie lubię, bo mógłbym generalnie tam wskoczyć, mimo tego, że nawet nic bym nie musiał odnaleźć, ale nie lubię takiego ograniczenia. Nie podoba mi się to. Dobra, poszliśmy już. I przez chwilę myślałem, że to klucz do sejfu. Dobra, broń jest przeładowana. Zobaczmy, czy tamte są też przeładowane. Żebyśmy nie zostali zaskoczeni. I wyszliśmy tutaj. No, no dobra. Okej, to chodźmy w kierunku wyjścia. Czyli w tym? Nie, tam. Aha, dobra, tu byłem koło schodów, popatrzcie. To ja tu mogłem w ogóle przejść jakoś bokiem i bez w ogóle hai? Tu jest ziomek, cześć. Coś powiedzą? Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Dobra, ono nie działa, te radio. Ty go znasz. I on ciebie. Kogo, kogo? Tam też nie pójdziemy. Dobra, ciskamy, lecimy. Dobrze! Bez maski długo nie pociągniesz, ale masz ryj brzydki. Coś mam nacisnąć? Nie mam pojęcia, kto to był w ogóle. Zaraz może się dowiemy. Здорово, лесничок. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. О, варто лучше завше тримать. Пост принял. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Того вируса, которого, курда, то есть... Вячеслав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Przepraszam, czy my jako Artem, czy jako nasz kolega Cień weszliśmy do niego... Teraz tego nie rozumiem troszeczkę, dlaczego jest pokazana taka... Czy to jest to, co było, czy to, co teraz jest i my jesteśmy w jego ciele? Dobra. Przystupajcie. A вот Krasną Площadź, Paweł, bierz na siebie ty. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно, но больше не могу. А, czyli faktycznie. Widzicie, dobrze to wyczaiłem, jednak cień wszedł w niego. No to ciekawe. No i w ogóle to, co teraz tam czytam sobie. Weksio. Zobi, kurwa, który to jest mysz 3? Ten? Da. Он был очень вредный. Был злый, его забиłem. Chodzi mi o to, чем вы убиваете. Że my jako Artem z... sekret odblokowaliśmy. Wow. I w książce jest Hunter, który idzie do stacji Tulskiej bodajże, wypielenić wszystkich w pięć, czyli spalić i zabić, bo twierdzi, że nie ma lekarstwa na chorobę. A jeden ziomek Leonid, który razem z Saszką, on tam jej powiedział, że teoretycznie, że jest, on jej obiecuje, że jest lekarstwo na to. Dobra, moi drodzy, tu się zatrzymujemy, to jest dobry moment, aby właśnie się zatrzymać i uspokoić trochę emocje. Ja was serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że się materiał podobał. Widzimy się jutro o godzinie 14, jak zawsze u mnie na kanale w grze Metro Last Light. Pozdrawiam wszystkich, cześć!